Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania 8 tygodnia w sezonie 7. Pokażę wam lokację gwiazdki oraz lokację sekretnej ikony sztandaru. Zanim jeszcze zaczniemy, to jak zawsze przypominam, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania nie wychodzi przez menu, bo w prawie każdym przypadku żadne wyzwanie wam się nie zaliczy. Do tego, za wykonanie wszystkich wyzwań w tym tygodniu otrzymacie możliwość zebrania sekretnej ikony sztandaru, ale tak zawsze na koniec. I jeszcze jedna informacja. Nagrywam to przedwcześnie, jeszcze przed aktualizacją zawartości, więc niektóre wyzwania mogą się zmienić, ale lokacja gwiazdki na przykład powinna być taka sama. Jedno z tych wyzwań może zostać zmienione na takie, które będzie polegało na użyciu bałwanka, czyli nowego przedmiotu, który wszedł po ostatniej aktualizacji zawartości. Ale to nie jest pewne. A zacznijmy od trzech darmowych wyzwań. Pierwszy z nich w tym tygodniu brzmi: zbuduj struktury. Po prostu zbuduj struktury. Struktury to piramidki, rampy, ściany i podłogi. Tutaj chyba każdy z nas już wie, o co chodzi. Czasy się zmieniają i budowanie jest normą dla prawie każdego gracza. Ale jeśli naprawdę chcecie wykonać to wyzwanie jak najszybciej, to polecam płaczącą puszczę, w której i wokół której znajdziecie mnóstwo różnych materiałów, a przy okazji dużo lutu w domkach i w tajnym laboratorium. Jak już zbierzecie, co się da, to wyzerujcie swoje oszczędności. Jak już to mamy za sobą, to przejdźmy do drugiego wyzwania w tym tygodniu. Zleca nam ono zadać obrażenia przeciwnikom, będąc w pojeździe. Z pojazdów możecie wybrać wózki sklepowe, wózki golfowe, terany lub burzoloty, więc wybór jest nawet duży. Najlepsze jest to, że aby wykonać to wyzwanie, nie musicie być kierowcą, ani używać broni burzolotów. Dlatego według mnie najlepszym sposobem na wykonanie tego wyzwania jest ustawienie się na miejscu pasażera w burzolocie, gdy wasz kolega lata nad jakąś miejscówką pełno ludzi. Tym sposobem, z wygodnej pozycji, będziecie mogli obijać przeciwników na lądzie. Można też wybrać inny pojazd, albo użyć karabinu maszynowego burzolotów. Ale wykorzystując tą pierwszą opcję, macie ograniczoną mobilność, a karabiny burzolotów są do jakiegoś czasu bardzo niecelne i wymagają nakierowania całej maszyny na mały cel. Pora na już trzecie wyzwanie w tym tygodniu, które rozkazuje nam zadać obrażenia z broni wybuchowej. Ostatnio została usunięta poczwórna wyrzutnia rakiet z Battle Royale, a więc wachlarz oręża z tej kategorii jest jeszcze mniejszy. Możemy wybrać pomiędzy granatami, granatnikami, a RPGami. Z tego trio najgoręcej polecam klasycznego RPGa. Bardzo często on wypada z tych najsilniejszych zombiaków oraz jest bardzo mocny. Starajcie się z niego trochę wydać się poza strukturami, ponieważ bardzo jest łatwo nimi przylokować strzał. Pamiętajcie też, że zawsze możecie kogoś powalić i dopiero dobić z odpowiedniej broni. Na przykład granatu, bo z tego jest trochę trudniej trafić. Chyba że macie ich kilka. Przechodząc już do tych płatnych wyzwań, to pierwszy z nich polega na otworzeniu skrzynek w szemranych szybach lub w samotnym schronisku. Z tych dwóch miejscówek wolę samotne schronisko. Jest tam ogólnie więcej skrzynek. Znajdziecie je w największej willi i pod dachami prawie każdej małej chatki. I także na wieży i w paru innych ciekawych miejscach. W szemranych szybach za to jest trochę gorzej, ale jest czego wybrać. Niestety nie jestem pewien, czy skrzynki z domków naprzeciwko się zaliczają. Drugie wyzwanie z tych płatnych tym razem polega na szukaniu gwiazdki. I nie, nie musicie wykonać wszystkich wyzwań, aby móc ją zebrać, ale musicie szukać między tajemniczym włazem, który jest w płaczącej puszczy, gigantyczną kamienną panią, a chwiejną platformą, która jest przebiona do zwisającej na brzegu mapy ciężarówki. Te trzy lokacje kierują nas na dokładnie tę lukę w śniegu. Po wydarzeniu burzy lodowej tutaj będzie taka sama luka, ale w trawie. Tak czy siak, to tutaj powinna pojawić się gwiazdka, która da wam poziom karnetu bojowego lub 1000 punktów doświadczenia. W zależności od tego, czy macie już sety poziom karnetu. Trzecie wyzwanie z tych płatnych polega na użyciu launchpadów lub przytulnych ognisk. To wyzwanie jest o wiele prostsze dzięki zombiakom grasującym po mapie, więc jeśli możecie, zabierzcie się za to wyzwanie jeszcze w tym tygodniu. Poza tym, te dwa przymioty są w miarę rzadkie, więc tylko to będzie utrudnieniem w tym wyzwaniu. I teraz przechodzimy już do ostatniego wyzwania w tym tygodniu, które jest podzielone na etapy. I każdy z nich wysyła nas w dwie różne miejscówki, które będziemy musieli odwiedzić w jednym meczu. W tym przypadku wszystko jest jasne, więc ja już je zostawię. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie taki oto ekran odczytywania oraz możliwość zebrania sekretnej ikony sztandaru. Tym razem jej lokacje zdradzają nam te oto koordynaty: A8, B8, A9 i B9. Wysyłają nas one w dokładnie to miejsce na mapie. I tutaj, nad tą luką w śniegu, powinien pojawić się sekretny przedmiot. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.